Dzisiaj w progach naszej szkoły mamy zaszczyt gościć panią pilot wraz z prawdziwym szybowcem. Jest to model ASW-15. Pomysł szybowca narodził się ze względu na naszych uczniów, a także absolwentów, ponieważ jest bardzo duże zainteresowanie wśród uczniów, jeśli chodzi o szkoły pilotażowe. Tematyką związaną z lotnictwem interesują się przede wszystkim uczniowie klas informatyczno-matematycznych, ale także pozostałe kierunki, które są u nas w szkole. Szczególną uwagę zwróciły dziewczęta, a także absolwentki naszej szkoły, ponieważ wybierają szkoły pilotażowe, a także szkoły w Dęblinie. Dzisiaj mamy zaszczyt i przyjemność oglądać, a także wsiąść do prawdziwego kokpitu szybowca. Pani pilot przywiozła nam prawdziwą maszynę o rozpiętości skrzydeł około 15 metrów. Uczniowie będą mieli okazję wejść sobie do tego urządzenia, zobaczyć, jak wygląda kokpit, przymierzyć spadochron, kamizelki ratunkowe, a także zadać szereg pytań pani pilot. Dyrektor drugiego liceum ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim, pan Arkadiusz Broniarek, bardzo życzliwie poszedł do pomysłu i z ogromną przyjemnością przywitał naszych gości. Nazywam się Joanna Biała, prowadzę firmę Edukacja Lotnicza. Moim celem jest przekazanie miłości do szybownictwa dla dzieci, młodzieży. No i chciałabym, żeby kilka osób, jeżeli byłaby taka możliwość, w przyszłości zostało pilotami, szybownikami, bądź też stewardesami, stewardami. Moja pasja do lotnictwa wzięła się stąd, że mój mąż lata i od 26 lat tak naprawdę to przebywam z nich na lotniskach szybowcowych i postanowiłam nawet w dosyć późnym wieku, mimo skończonych studiów medycznych, skończyć studia lotnicze jeszcze. W chwili obecnej piszę pracę. Marta Biała, pilot licencjonowany szybowcowy i samolotowy. Maszyna to jest szybowiec ASW-15. ASW, sama nazwa mówi 15, czyli ma rozpiętość 15 metrów skrzydełka. To jest szybowiec średniej klasy. Można nim brać udział w zawodach. Dość fajna maszynka, bardzo fajnie się nią lata. Dzieciakom, a właśnie młodzieży, bardzo fajnie się tutaj wchodziło do środka, bardzo entuzjastycznie reagowały. Mam nadzieję, że chociaż jedna albo dwie osoby może się zdecydują na właśnie kurs, albo chociaż na lot, a może w ogóle swoją przyszłość będą wiązać właśnie z lotnictwem i się kiedyś spotkamy na pokładzie albo gdzieś na lotnisku właśnie w przyszłości. Tutaj mamy taki wózek, specjalny właśnie wózek do przewożenia takiego szybowca, ponieważ czasami zdarza się tak, że jak gdzieś lecimy, no to nie ma silnika, więc musimy no niestety lądować gdzieś w terenie przygodnym, jak już nie mamy tych prądów znoszących, które by nas jeszcze podniosły. No i wtedy trzeba przyjechać właśnie z takim wózkiem. Szybowiec się składa do środka, skrzydła mu się wyjmuje, to takie trochę duże puzzle i na baczność, jak ja to mówię, się wjeżdża właśnie do takiego wózka. Ewentualnie jak chcemy gdzieś przyjechać z miejsca A do miejsca B, tak jak na przykład dzisiaj żeśmy tutaj przyjechali, no to też za pomocą takiego wózka trochę się tym jeździ jak ciężarówką, wiadomo, prędkości zakrętu odpowiednio, bo jest to dość długie, żeby nic nie zahaczyć, nikogo nie uderzyć, tak że trzeba brać poprawkę właśnie na tą dość długą przyczepkę. W Tomaszowie tak, jesteśmy tutaj pierwszy raz, choć szczerze mówiąc, że tak powiem na ziemi, bo górą to byłam kilka razy, z racji tego, że niedaleko w Aeroklubie Częstochowskim szkoliłam się jako pilot samolotowy i też latałam szybowcami, także górą na pewno kilka razy przylatywałam.